faktycznie ogromna strata. Bardzo bolejemy nad tym. Tracimy wspaniałego człowieka. Tracimy ojca tej uczelni, ojca nas wszystkich, bo tak nas pan rektor traktował po ojcowsku. Jak trzeba było, pochwalił, jak trzeba było, zganił. Będzie nam pana rektora bardzo, bardzo brakować. Zostawia ogromny dorobek. Dzięki niemu faktycznie powstała ta uczelnia. Dzięki niemu rozwijała się. I mamy nadzieję, że dzięki niemu jeszcze gdzieś tam przy jego obecności, opiece będzie się nadal rozwijać. Ogromny dla nas smutek, ogromny żal, ale jesteśmy na pełni nadziei przed tymi nowymi dniami, że jednak to, co stworzył pan rektor, pozostanie, że będzie rozwijane, że będzie dalej funkcjonować tak, jak sobie to zamyślił, tak, jak sobie to wymarzył, tak, jak nas kierunkował, jak chciał, żeby ta uczelnia się rozwijała. No, wspaniały człowiek, wspaniały wykładowca, jak to się mówi, czara spokoju i opanowania. Ja nigdy go nie widziałem, żeby się uniósł gniewem, czy w stosunku do kogoś był niezbyt w porządku. Ciekawą jest też to formą, że mamy tutaj wielu studentów z zagranicy, którzy właśnie znaleźli też szansę właśnie tu w Białej poznać kulturę ojców, uczyć się języka polskiego, studiować na uczelni w Białej Podlaskiej. No będzie brakowało profesora. Jest nam naprawdę smutno. Z tego powodu rektor był osobą, na pierwszym miejscu była jego uczelnia. Studenci, był bardzo otwarty, miły dla studentów. Zawsze można było przyjść do niego po jakąś poradę albo pomoc. Starał się wniknąć w sytuację studencką. Tak naprawdę jest nam smutno i trudno cokolwiek powiedzieć o obecnej sytuacji. Wspólnie rozmawialiśmy o inwestycjach, które będzie prowadziła uczelnia, które możemy wspólnie z miastem rozwijać. Był to człowiek, który był wizjonerem, który widział, do jakiego momentu powinna się szkoła rozwijać tak, żeby być tą najlepszą w Polsce, i tego dokonał. I te zaszczyty, które szkoła dostaje, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, to jest głównie zasługa pana profesora, choć on zawsze mówił, że to są jego współpracownicy, to są ludzie, którymi się otaczał, ale myślę, że to jest wielka jego cecha, że potrafił takich ludzi wokół siebie mieć. Słowa nie wyrażą niepowetowanej straty, jaką uczynił nam wszystkim swoim niespodziewanym odejściem pan profesor, pan rektor, pan poseł, pan senator Józef Bergier. Pól zasług, które położył dla rozwoju swojego miasta i naszej lokalnej społeczności, nie sposób wyliczyć. Tak nietuzinkowe postaci zapisują się wielkimi literami w historii, są niepowtarzalne. Zostanie w nas żywa pamięć po wszystkich jego dokonaniach.
Józef Bergier to była instytucja. Miasto, region, myślę, że kraj stracił człowieka, który był wizjonerem. Dzisiaj takich ludzi jest mało. Dążył do postawionego celu konsekwentnie. Niektórzy go za to kochali, niektórzy nie bardzo. Ale wszyscy podziwiali. Stworzył pomnik dla miasta. Nie z kamienia, nie budynek tylko, piękny, nowoczesny, ale stworzył żywy pomnik, z którego korzysta młodzież, z którego korzystają pracownicy. To jest tętniące życiem miejsce naszego miasta i naszego regionu. Kolego Józku, wierzymy, że to, co zbudowałeś, nie zostanie zaprzepaszczone. Żegnaj, odpoczywaj w pokoju.